Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest pierwsza część cyklu, całego cyklu historycznego, który będzie traktował o różnych słynnych pancerniakach, być może marynarzach, być może lotnikach. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie muszę wam powiedzieć, że cykl opracowanie jednego odcinka jest bardzo, bardzo pracochłonne, ponieważ historia no to nie jest tylko przeczytanie jednej książki i oparcie o nią całego materiału. Historia wymaga niestety naprawdę sporo zachodu i badania różnych źródeł, żeby materiał był w miarę rzetelny. Chciałbym też Wam powiedzieć, że ten odcinek jest robiony w trybie przyspieszonym, ze względu na ten strasznie nierzetelny artykuł, który pojawił się na stronie Wargamingu, ale o tym ja zrobię zupełnie inny materiał. Ten poświęcimy Edmundowi Romanowi Orlikowi, czyli naszemu asowi pancernemu, pierwszemu właściwie asowi pancernemu II wojny światowej, choć tak naprawdę moi drodzy tych asów pancernych jeszcze by się kilku znalazło, tylko że akurat Roman Orlik został po prostu najlepiej opisany. Po pierwsze, to co tutaj widzicie, to jest oczywiście tył tankietki TKS-a Romana Orlika i on sam prawdopodobnie jest tym żołnierzem po prawej stronie. Tutaj natomiast również jest Roman Orlik po prawej stronie i prawdopodobnie jest to jedyne i najlepsze zarazem zdjęcie naszego pancerniaka. No niestety nie zachowały się żadne zdjęcia portretowe, nie zachowały się żadne zdjęcia z dokumentów, no nic, po prostu nic. Biała plama, szukałem bardzo długo, nic nie znalazłem. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś zdjęcia, to bardzo bym prosił. Ogólnie na początek wam powiem, że czym bardziej zagłębiałem się w temat, tym więcej sprzecznych informacji znajdowałem, sprzecznych wiadomości różnego typu i tak naprawdę żeby zrobić ten materiał muszę oprzeć się praktycznie na jednej wersji powiedzmy wydarzeń. Będę się tutaj opierał na wersjach wydarzeń samego Romana Orlika które zostały opisane oczywiście książki i różne miejsca, z których korzystałem, będą podane na końcu filmu. Niestety nie wiadomo, kiedy Roman Orlik się urodził, prawdopodobnie urodził się z Wrogoźnie, był plutonowym pod rezerwy broni pancernych wojska polskiego. Praktycznie od razu po maturze zgłosił się do służby wojskowej był to 1937 rok. Ukończył też przeszkolenie w centrum wyszkolenia broni pancernych w Modlinie i niektóre z tych zdjęć właśnie pochodzą z tamtego szkolenia. Po ukończeniu tego rozpoczął studia na politechnice warszawskiej. No jednak Wiadomo co się stało w 1939 roku, mobilizacja, zazwyczaj TKS-y, bo właśnie o nich będzie za chwilę mowa, były formowane w samodzielne grupy, natomiast akurat Roman Orlik został wcielony do 71. Dywizjonu Pancernego który wchodził w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Na czym walczył nasz pancerniak? Otóż moi drodzy, jeżeli ktoś z Was spodziewa się jakiegoś niezwykłego pojazdu, no może i to jest niezwykły pojazd, ale na pewno nie rewelacyjny jak na owe czasy, chociaż dał się Niemcom bardzo ostrowe znaki. To co tutaj widzicie to jest tankietka, tak zwany TKS. I Roman Orlik miał to szczęście, że część tankietek, które zazwyczaj były uzbrojone, były one nazywane czołgami rozpoznawczymi, natomiast z czołgami troszeczkę mało miały wspólnego. Przede wszystkim były to, były to pojazdy bardzo małe, uzbrojone w ciężki karabin maszynowy, ale na szczęście nasze dowództwo w pewnym okresie zdało sobie sprawę, że. Ciężki karabin maszynowy to jest zbyt mały, jeżeli będą musiały stawiać czoła niemieckim czołgom uzbrojonym o wiele lepiej, więc postanowiono część pojazdów przezbroić. Przezbrojono je NKM 20 mm i właśnie tak wyglądał mniej więcej, pojazd Romana Orlika. Bo on miał to szczęście, że jego tankietka została przezbrojona. Gdyby Roman Orlik miał TKS-a zwykłego. No, to dzisiaj byśmy o nim w ogóle nie słyszeli, ponieważ nie mógłby dokonać tego, czego dokonał. Natomiast działko 20 mm spokojnie w owym czasie wystarczało do przebijania pojazdów niemieckich, które zazwyczaj składały się w rejonie działań Orlika z czołgów Panzer 35T, czyli to były czołgi czeskie, przemianowane oczywiście na niemieckie, no i czołgów typu na przykład Panzer 4, wersja B. Oczywiście, Pancer 4 to już był dosyć duży kolos w porównaniu do TKS-a. Zresztą, nawet Pancer 35T również można nazwać kolosem. Tu macie kolejne zdjęcie. Tak wyglądała normalna tankietka TKS. I na tym macie schemat. Jakby taki przekrój TKS-a. I w tym momencie już widzicie, jak mały był to pojazd. Był to pojazd podobno tak mały, że. Jeden z Niemców nazwał je karaluchami, po prostu że one były trudne do trafienia. Moi drodzy, pierwsze wydarzenie związane z walkami Orlika miało miejsce 14 września 1939 roku i odbyło się podczas Bitwy Obrochów. Podczas tej bitwy prawdopodobnie Roman Orlik unieruchomił trzy pojazdy nieprzyjaciela. Czasami niektóre źródła mówią o zniszczeniu tych pojazdów, natomiast sam Orlik się o tym nie wypowiadał, także nie wiadomo jak było naprawdę. Najwięcej źródeł podaje, że pojazdy zostały unieruchomione, więc tutaj pozostaje kwestia nazewnictwa: czy należy zaliczyć je Orlikowi jako zniszczone. No, nie wiadomo. Najważniejszy i najsłynniejszy bój Romana Orlika miał miejsce 18 września 1939 roku w pobliżu miejscowości Pociecha. To co tutaj widzicie, to jest szkic właśnie tej bitwy, narysowany przez samego Romana Orlika i pokrótce postaram wam się opowiedzieć co tutaj się właściwie stało. Otóż po pierwsze, jak relacjonuje Roman Orlik, dostał on rozkaz od samego dowódcy Wielkopolskiej brygady generała Abrahama, aby wyruszyć na zwiat, ponieważ czołgi, które patrolowały rejon, niemieckie czołgi, urządzały sobie często no, wręcz polowania na e, polskich żołnierzy z brygady Kawalerii. Wiadomo, że żołnierze nie mieli czym odpowiedzieć praktycznie na, na taki czołg. Co prawda, w skład brygady kawalerii zawsze wchodziły jednostki przeciwpancerne, działa przeciwpancerne, natomiast nie zawsze akurat były pod ręką, prawda? Co przedstawia ten rysunek? Jest to dokładne przedstawienie tego, co się wydarzyło. Moim zdaniem, właśnie w tej potyczce Orlik się wykazał niezwykłym kunsztem i tak naprawdę odniósł największy swój sukces. Otóż, na patrol wybrały się trzy pojazdy, w tym dwa uzbrojone tylko w CKM-y. Jedynie tankietka. Ta Orlika mogła podjąć walkę, ewentualnie z jakimś czołgiem niemieckim, ponieważ była właśnie uzbrojona w 20 mm działko. Tankietki nadjechały tą drogą. Prawdopodobnie na tej drodze Roman Orlik zauważył ślady, które zostawiły pojazdy niemieckie i wiedział, że będą po prostu tędy wracać. Więc postanowił zamiast się wycofać, podjąć walkę. No. Czyn to odważny, ponieważ przede wszystkim nie wiedział, cóż to takiego będzie jechało, wydał więc rozkaz swoim żołnierzom w słabiej uzbrojonym, po prostu trzymania się z tyłu. Tutaj macie pozycję tych dwóch tankietek, natomiast sam zajął pozycję w tym tutaj lesie, mając po prawej stronie gęsty młodnik, czyli taki zagajnik, prawda. Niemieckie pojazdy nadjechały z tej strony były to trzy pojazdy, prawdopodobnie dwa czołgi Panzer 35T, czyli czołgi czeskie oraz jeden Panzer 4 wersja B. Rzymska trójka oznacza kolejne pozycje Romana Orlika. Najpierw przyczatował on dokładnie w tym miejscu i pierwszy czołg, tutaj oznaczony jedyneczką, który wyjechał z za tego modnika. Od razu dostał serię i po prostu został w ten sposób zniszczony. Czołg drugi, który jechał w pewnej odległości z tyłu, natychmiast odbił na prawo, tutaj w ten las i próbował właśnie zjechać z drogi, przedrzeć się tędy. Natomiast Roman Orlik wycofał trochę swój czołg i już z zupełnie innej pozycji Zaczął strzelać, dokładnie trafił go w tym miejscu, kiedy przejeżdżał przez drogę. Natomiast trzeci czołg wykonał coś zupełnie niespodziewanego. Zamiast wracać, zamiast po prostu zawrócić i uciec, albo wycofać się chociaż, skręcił w prawo, podobnie jak czołg drugi, i zaczął pełnym gazem, powiedzmy, przedzierać się tutaj, aby uciec. Natomiast przy okazji strzelał oczywiście w, na, w kierunku pozycji Orlika, ale ponieważ Orlik nie był wykryty, no to to było takie, powiedzmy, strzelanie na oślep troszeczkę. Jechał tak szybko, że Roman Orlik musiał zmienić pozycję. Wydał rozkaz, aby zająć właśnie tą pozycję, czyli 3B. I tutaj, jak już czołg, Właściwie no, to można powiedzieć, że częściowo bokiem, częściowo tyłem był do niego, wpakował mu kilka strzałów i tym samym zniszczył. Co jest jeszcze ciekawego w tym starciu? Otóż pojazd numer 2, czyli prawdopodobnie był to Panzer 4 wersja B, stanął w płomieniach. Ale bardzo ważną rzeczą jest, kto był dowódcą tego pojazdu. Otóż dowódcą tego czołgu, dowódcą całego patrolu był prawdopodobnie 23-letni Wiktor IV von Racibor, czyli Książę Raciborski. Pewnie z Was, wielu, teraz zresztą macie jego zdjęcie, wielu z Was zastanawia się pewnie, jak to się stało w ogóle, że tak znana persona. Została przydzielona do zwiadu. Otóż, moi drodzy, znalazłem informacje, które mówią, że prawdopodobnie są to oczywiście tylko przypuszczenia ojciec Wiktora sprzyjał Polakom, po prostu sympatyzował z Polakami, i ponieważ komuś się to nie spodobało, no to jakby za karę jego najstarszy syn został skierowany właśnie na front i właśnie do jednostki rozpoznawczej. Więc tutaj macie już przykład, jak okrutna potrafi być wojna. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa, no to został ukarany za to sprzyjanie Polakom, ponieważ jego syn najstarszy został zabity właśnie przez Romana Orlika, przez wóz Romana Orlika. No ale cóż, taka jest wojna. Jeszcze są relacje, że załoga, to znaczy Roman Orlik ze swoim kierowcą, po prostu chcieli uratować tą załogę i wyciągnęli ich tam z płonącego czołgu, natomiast rany były tak obszerne, że książę zmarł. Oczywiście to jest tylko jedna z wersji wydarzeń, tutaj również są inne wersje.